Powiedzmy, że dodajemy do siebie dwie liczby. No, pierwsza niech się nazywa A, no to druga może niech się nazywa B, no i wynik niech się nazywa C. I w tym filmie zastanowimy się, co się stanie, jeżeli dodam do siebie dwie liczby niewymierne. Czyli czy jest jakaś reguła, czyli założymy sobie, że A i B to są liczby niewymierne. Niewymierne. I zastanowimy się, czy jest jakaś reguła, która mówi, że jak dodaję dwie liczby niewymierne, to ich suma musi być jakaś. Przypomnę może, do tej pory mieliśmy filmy, które pokazywały, że co? Że jeżeli dodam do siebie liczby, dwie liczby wymierne, no to oczywiście wynik jest wymierny. No to jest dosyć oczywiste, dlatego że liczby wymierne to są po prostu ułamki, czyli ilorazy liczb całkowitych. Czyli na przykład 2 siódme plus 11, no nie wiem, 17, prawda? No wiemy, umiemy dodawać ułamki, sprowadzamy do wspólnego mianownika i tak dalej i dostajemy ułamek, czyli liczbę wymierną. Czyli jest taka reguła, która mówi, że jak dodaję, czy odejmuję, bo to jest to samo, dwie liczby wymierne, to otrzymuję zawsze liczbę wymierną. Również w jednym z poprzednich filmów mówiliśmy, że jest taka reguła, że jak dodam liczbę wymierną do liczby niewymiernej, to wynik jest zawsze niewymierny. Czyli pomyślmy, czyli na przykład liczba pierwiastek z 2 plus 7, taka liczba jest niewymierna. Czyli są takie reguły. No a teraz chcielibyśmy się zastanowić, czy jest jakaś reguła, która mówi, że co się dzieje, jak dodaję dwie liczby niewymierne. No i zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozstrzygnięcia tego pytania. Dobrze, no to popatrzmy sobie na ten przykład. Co się tutaj może zdarzyć? No, zobaczmy. Weźmy tę liczbę, na przykład wiemy już, że liczba na przykład 7 minus pierwiastek z 2, wiemy, że ta liczba jest niewymierna, czyli to jest jedna liczba. To jest liczba niewymierna. Pytanie na przykład, czy mogę dodać do niej inną liczbę niewymierną, tak aby wynik był wymierny? No, pytanie jest takie, czy możemy? No, oczywiście każdy widzi, że jeżeli dodamy pierwiastek z 2, czyli liczbę niewymierną, no to wynik jest 7 minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 2, czyli 7. Aha, no dobrze. Czyli widzimy, że może się zdarzyć, że dodaję do siebie dwie liczby niewymierne i wynik jest liczbą wymierną. Prawda? One obie są tutaj dodatnie. Znaczy, no, prostszy przykład tego rodzaju to jest oczywiście bierzemy dowolną liczbę niewymierną i dodajemy minus tę liczbę, która też jest liczbą niewymierną. Prawda? Czyli pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 3 to jest zawsze 0, liczba wymierna. No ale to jest taki przykład trochę bardziej może nieoczywisty, że mogę dodać do siebie dwie dodatnie liczby niewymierne i wynik jest wymierny. Teraz, czy mogę dodać do siebie dwie liczby niewymierne tak, aby wynik był wymierny, niewymierny? Jeżeli tak, no to znaczy, że tutaj nie ma żadnej reguły, że tak jak tutaj w tych dwóch pierwszych wierszach tej tabelki mamy pewne reguły, tak tutaj nie ma reguły, tylko to zależy od tych konkretnych liczb. No dobrze, no to najprostszy tego typu przykład, no to dodajmy do siebie dwie liczby niewymierne, czyli pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 2, więc to jest liczba 2 razy pierwiastek z 2 i to jest liczba niewymierna. Czyli może się zdarzyć, że dodaję do siebie dwie liczby niewymierne i wynik jest niewymierny. No, w jednym z poprzednich filmów również pokazywaliśmy, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy taka liczba jest wymierna, czy niewymierna. Ta liczba okazuje się liczbą niewymierną, ale to nie jest takie natychmiastowe, prawda? Ale tak jak tutaj, dwa pierwiastki z 2 są liczbą niewymierną, to widać od razu, natomiast pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 jest liczbą niewymierną, ale to wymaga chwili zastanowienia i dowód tego w zasadzie jest w jednym z poprzednich filmów z tego cyklu przedstawiony. Czyli podsumowując, nie ma reguły, która mówi, że jak dodaję dwie liczby niewymierne, to wynik musi być wymierny lub niewymierny. Zależy to od konkretnych liczb. Są takie liczby niewymierne różne, prawda, że jak dodam je dość nawet dodatnie, prawda, że jak je dodam, to otrzymam liczbę wymierną, no a może się zdarzyć, że otrzymam liczbę niewymierną. Dobrze, to tyle byłoby o dodawaniu. Teraz się zastanówmy nad mnożeniem,
Czyli znowuż mamy liczbę A, mnożę ją przez liczbę B, no i wynik nazywam liczbą C. No i znowuż pytam się, jeżeli A i B są niewymierne, to czy jest jakaś reguła, która mówi mi, że C musi być wymierne lub niewymierne? No i przypomnijmy sobie również w poprzednich filmach, wiemy, że jak mnożymy dwie liczby wymierne, czyli ułamki, to wynik jest ułamkiem, czyli liczbą wymierną. Wiemy też, że jak mnożymy liczbę niewymierną przez liczbę wymierną, no, to wynik jest zawsze niewymierny, no, z jednym małym wyjątkiem, prawda? Istnieje specjalna liczba wymierna 0, no taka, że jak pomnożymy każdą inną liczbę, to wynik jest zawsze 0, czyli wobec tego dowolna liczba, czyli może się zdarzyć, że liczba niewymierna razy liczba wymierna jest liczbą wymierną tylko wtedy, kiedy ta wymierna jest 0. Natomiast jeżeli ta liczba wymierna nie jest 0, no to zawsze jest reguła, która mówi, że jak mnożę liczbę niewymierną przez liczbę wymierną różną od zera, to wynik jest niewymierny. No i teraz mamy tutaj liczby niewymierne. Pytanie, czy jest jakaś reguła, że jak pomnożę przez siebie dwie liczby niewymierne, to wynik jest wymierny lub niewymierny, prawda? No i spróbujmy ponownie zobaczyć na jakichś konkretnych przykładach. No weźmy naszą najprostszą liczbę niewymierną, na przykład pierwiastek z dwóch. No i pytamy się, czy ja mogę pomnożyć tę liczbę przez jakąś liczbę niewymierną, tak aby wynik był wymierny. No i odpowiedź jest, no na przykład mogę ją pomnożyć przez pierwiastek z dwóch. Prawda? Wobec tego to jest 2. Tak? Czyli mogę też pomnożyć przez pierwiastek z 8. To jest 4. No, czyli widzę, tutaj mam konkretne przykłady dwóch liczb niewymiernych, takie, że wynik jest wymierny. No, czyli może się zdarzyć, że mnożę przez siebie dwie liczby niewymierne, a wynik jest wymierny. Teraz się zastanówmy, czy mogę znaleźć liczby, no może z takich bardziej jeszcze, na przykład 1 plus pierwiastek z dwóch razy 1 minus pierwiastek z dwóch. Tak? To są dwie liczby niewymierne. No, jak je przez siebie pomnożę, no to mam wzór na różnicę kwadratów. To jest 1 minus pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli minus 1. No znowuż, iloczyn dwóch liczb niewymiernych jest liczbą wymierną. No teraz pytamy się, czy może się zdarzyć, że pomnożę przez siebie dwie liczby niewymierne i wynik będzie niewymierny. No to popatrzmy sobie pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 na przykład. Na pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech, to jest pierwiastek z 6. No i pierwiastek z 6 jest liczbą niewymierną. Czy też może w tym duchu tutaj, prawda, 1 plus pierwiastek z 2, wiem, że to jest liczba niewymierna i pomnożę sobie przez 1, na przykład plus pierwiastek z 2, znowuż, prawda, czyli przez tę samą podniosę do kwadratu, no to widzę, że dostaję co? Dostaję tak, 1 plus pierwiastek z 2 do kwadratu plus 2 razy pierwiastek z 2, czyli to jest 3 plus 2 pierwiastki z 2, no i to jest suma liczby wymiernej i liczby niewymiernej, zatem jest to liczba niewymierna, czyli to jest niewymierne. Wobec tego, podobnie jak z sumą, również z iloczynem nie ma reguły, która mówi, co się stanie, jak pomnożę przez siebie dwie liczby niewymierne. Tutaj, czyli tutaj ta tabelka, te znaki zapytania musimy pozostawić, nie ma reguły, zależy to po prostu od liczb, które mnożymy.